O, witam Was serdecznie w kampanii nawozów 2021, pod koniec tej kampanii, dlatego że mamy dzisiaj 15 lutego i kampania bezazotowa, tak, bo to wiadomo, że w lutym azotu jeszcze nie można stosować. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Azotu jeszcze nie można stosować, więc rozrzucam nawozy bezazotowe. Jakie nawozy? Nawozy Atrigran, czyli wapno, Kornkali, czyli potas, siarka, sód i magnez, kiserit, czyli siarka i magnez, oraz superfosfat wzbogacony, czyli fosfor i wapno. Coś tam chyba z domieszkiem jeszcze siarki jest, ale nie jestem pewien. Rozrzucamy sprzętem, który nie był jeszcze prezentowany na filmiku, czyli MF. O, taki. W słońcu prezentuje się tak. 3065 400 L na turbince. Bardzo fajnie sobie chodzi. Do takiej roboty jest idealny. I rozsiewaczem Amazon ZF603 z samoróbką, nadstawką. I tutaj rozrzucamy na pszenicę po burakach. Jak widać, zwierzyna również lubi buraki, ale to już kwestia tutaj dogadania się z łowczymi. Oni zapewne powiedzą, że to gawrony albo coś innego, być może jakieś egzotyczne zwierzę przyjeżdża tutaj i na to pole. Zobaczymy. Już robię drugie ślady, czyli coś tutaj było jeżdżone. W tym momencie rozrzucam Atrigran w ilości 300 kg na hektar. A wcześniej rzucałem tutaj kiserit w ilości 100 kg chyba na hektar. Czyli poszło 50 kg siarki w czystym składniku i 25 kg magnezu. Dlatego, że były tutaj robione przed siewem pszenicy, były tutaj robione próby zawartości składników i pH. pH tutaj wyszło 5,8, więc kiedy przyszły te wyniki gdzieś tam w listopadzie, to już było trochę za późno na wapnowanie. Dlatego stąd rozrzucam wapno w granuli, żeby trochę tutaj podatować to. Fosfor wyszedł tutaj średni, a potas wysoki i magnez też wysoki. Ale to było przed rzuceniem tutaj, przed siewem pszenicy, czyli przed rozrzuceniem tej trójskładnika ultra ósemki. Czyli zakładam, że fosfor i potas został tutaj uzupełniony, więc został tylko magnez, no i to co wyszło z próby, czyli ten wapń, żeby tego wapna troszkę tutaj dorzucić. Pszenica, jaka tam pszenica była siana? Apostel? Dobrze pamiętam, chyba apostel. Był siany tutaj w ilości jakieś 140 kg na hektar. Celowałem tutaj w jakieś 220 chyba roślin na metr kwadratowy, czyli to by było jakby 660 kłosów. Jakby to przetrwało 600, to by było idealnie do dobrego plonu. Tak naprawdę dzisiaj zakończamy już ostatnie pola. Jedziemy z rozsiewaczem na takich polach. W sobotę 13 był rozsiewany kiserit i superfosfat. Dzisiaj jedzie Kornkali i Atrigran. I to by było na tyle. Czekamy na możliwość
rozlewania RSM-u, bo RSM mamy na pierwszą dawkę autu zakupiony. Ktoś powie oczywiście, że leży śnieg, po to tak szybko, a że Soperan sobie kupi i tak dalej, tak? No tak, tak, tak można powiedzieć, a ja powiem inaczej, wolność Tomku w swoim domku, każdy robi to jak uważa najlepiej. Ja uważam, że wapń w granuli, tutaj wapno zaraz w granuli na śnieg jest bardzo dobrym rozwiązaniem, dlatego że jutro już mają być zapowiadane są odwilże, więc to wapno spokojnie się tutaj rozpuści i wchłonie go ziemia, tak samo z kisejtem i kronkali i superfosfatem, więc myślę, że będzie idealnie, kiedy dzisiaj ostatni dzień jest dzień mrozu, jutro już koło 0,1 stopień na plusie i później już stopniowo ma temperatura wzrastać do weekendu, nawet chyba 13 stopni tutaj w zachodniej Polsce ma ta temperatura wzrosnąć, więc później może być tak, że będzie strasznie się umazało. Dlatego wierzę teraz, póki jest twardziutko, nie ma uszczerbku dla roślin. No i jedziemy. Dzień jest fajny, słoneczko świeci, minus 4 chyba stopni teraz jest. Wiatr nie jest tak na tyle intensywny, żeby przeszkadzać tutaj w rozrzucaniu tej granuli. Wapń jest tutaj dosyć dużą granulą. Gorzej było z superfosfatem, który jest dosyć drobny. Ale jak widać tutaj na śniegu idealnie, fajnie wszystko widać, że to dolatuje. Także powodzenia Wam wszystkim też w Waszych kampaniach nawozowych w tym 2020 roku. Zima była fajna, śnieżna, mroźna też przy okazji, ale mam nadzieję, że rośliny tutaj na wiosnę będą w dobrej kondycji. Wszystkiego dobrego.